Panie Marszałku, Wysoka Izba, Panie Ministrze, Sojusz Lewicy popiera projekt ustawy. Uznajemy, że jest on do zaakceptowania i może pomóc gospodarce, ale chciałem się zapytać, na jakim etapie dzisiaj są rozmowy Banku Krajowego z innymi bankami, z którymi, no, które będą udzielały tego kredytu, bo to jest zależne od czasu, w jakim ta cała akcja kredytowa może być uruchomiona. I drugie pytanie mam, jakie koszty będą w stosunku do banków innych, które udzielają kredytu komercyjnego. Czy tutaj będzie różnica, czy to jest tylko specjalnie wybrane do tych przedsiębiorstw, które są w gorszej kondycji finansowej. I trzecie pytanie. Chciałem się zapytać, jakie przewiduje minister finansów zapotrzebowanie? Ile chętnych, zainteresowanych będzie korzystało z tej pomocy i czy w takim przypadku, jaka to jest przewidziana kwota? Dziękuję.